Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, dzisiaj, jak co tydzień można powiedzieć, temat polityczny, chociaż jesień to jest taki dziwny okres, w którym kibice już się cieszą, bo oto powracają ligi piłkarskie. Wirusolodzy teraz nam mówią o nowej fali pandemii, raczej kontynuacji tej pandemii, więc jest trochę tutaj strachu, a my zastanawiamy się, co przyniesie ta jesień dla poszczególnych partii politycznych, w tym konkretnym odcinku, co ta jesień przyniesie dla Platformy Obywatelskiej, a mianowicie, czy Platformę Obywatelską czeka nowy lifting. A właśnie na ten temat będziemy dyskutować z Państwa i moimi gośćmi, a są nimi Paweł Badzio, Gazeta Obywatelska, również Stowarzyszenie Podziemnego Radia Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I Michał Wróblewski, Wirtualna Polska. Dzień dobry. Widzimy się, słyszymy. Panowie, to jak to jest z tymi zmianami w Platformie Obywatelskiej? Bo to politycy Platformy Obywatelskiej występują przed szeroką publiką, przed dziennikarzami, komentatorami, ale przede wszystkim przed wyborcami i mówią: chcemy jesienią przyjąć nową deklarację ideową Platformy Obywatelskiej. Cóż to oznacza? Co oznacza ta nowa deklaracja ideowa i czy to jest rzeczywiście jakaś autentyczna zmiana podejścia do kwestii programowych, zmiana podejścia do pryncypiów, czy też po prostu zwykły zabieg kosmetyczny? Paweł Badzio, bardzo prosimy. No to jest kolejna duża zmiana zapowiedziana przez Platformę Obywatelską. Tą podstawową zmianą, na którą chyba oczekiwano, i tym podstawowym liftingiem, to miało być przynajmniej powołanie nowego ruchu, Nowa Solidarność. Według ostatnich badań nie jest to sprawa zupełnie przebrzmiała, dlatego że ponad 30% respondentów odpowiedziało na to, że ten ruch jest potrzebny i powinien wystartować w wyborach parlamentarnych. Także tutaj, a chociażby z tego powodu, ta sprawa nie jest jeszcze zakończona. No i pytanie jest, jeżeli chodzi o nową deklarację wartości czy działań politycznych, pytanie jest, czy ten nowy ruch ma wpłynąć na tę deklarację, czy to będzie tylko dokument Platformy Obywatelskiej, bo ja tego jeszcze nie wiem. W każdym razie do tego elementu się odniosę, który pan wspomniał o tym liftingu, bo tutaj sprawa też nie jest do końca jasna. Wydaje się, że Rafał Trzaskowski jako pewien nowy lider, który dostał jednak tyle głosów, ile dostał, miał być też przywódcą tego liftingu, no ale też zderza się z takimi przeciwnościami, które można obserwować, a więc między innymi kolejna awaria czajki w Warszawie. Pytanie jest, jak z tego wybrnie. Mi się wydaje, że on wcale nie jest taki nieskuteczny, jeżeli chodzi o tę awarię czajki, że jeszcze sobie daje z tym radę, ale powiedziałbym o tym w kilku szczegółach, może trochę później w czasie naszej dalszej rozmowy. Tak, słusznie pan zauważył, że jeszcze tematem czajki, tego jak z tej sytuacji wybrnął Rafał Trzaskowski, będziemy zajmować się w kolejnych odsłonach tego programu, do czego już teraz państwa serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami. Pytanie teraz do Michała Wróblewskiego. Jak to jest z tymi zmianami w Platformie Obywatelskiej? Bo to Borys Budka w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi: Platforma i cała Koalicja Obywatelska muszą być rzecznikiem ludzi ciężko pracujących. Może w takim razie Platforma Obywatelska wraca do swoich naczelnych zasad z początku jej istnienia, kiedy uchodziła za partię wolnorynkową, konserwatywno-liberalną. No chyba gdzieś ten sznyt w ostatnich latach się zapodział. W deklarację nikt nie uwierzy, w związku z tym, co mówili poszczególni politycy Platformy w ostatnich latach, a właściwie czego nie mówili. Ja nie słyszałem wielu jasno określonych poglądów z ust polityków Platformy Obywatelskiej. Tak naprawdę nie do końca było wiadomo, czym ta partia jest. I pan redaktor wspomniał tutaj o tych planach podpisania jakiejś nowej deklaracji ideowej. No żeby taką deklarację ideową podpisać, no to trzeba wiedzieć, w jakie idee się wierzy, jakie się ma poglądy, i trzeba przedstawiać swój program polityczny, któremu się ufa, w który się właśnie wierzy, a nie zmienia się zdania co chwilę na temat różnych spraw i dostosowywać to zdanie do bieżącej sytuacji politycznej. No, pytanie, czy to właśnie będzie deklaracja ideowa samej Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej jako takiego sojuszu kilku ugrupowań, bo przecież mamy tam lewicową albo skrajnie lewicową Inicjatywę Polską, mamy partię Zieloni.
Mamy Nowoczesną, która jest właściwie już taką przybudówką Platformy Obywatelskiej, więc pytanie, czy ta deklaracja ideowa łączyłaby wszystkie te środowiska? No przecież Barbara Nowacka ma zupełnie inne poglądy na choćby kwestie światopoglądowe niż konserwatywni politycy Platformy Obywatelskiej, jak choćby Bogusław Sonik. Ja nie wiem, czy te wszystkie głosy da się pogodzić w ramach tego środowiska. Widzimy, że te gorące, emocjonujące rozmowy są po stronie Zjednoczonej Prawicy, no właśnie prawicy, która również się w pewnych względach ze sobą nie zgadza, co dopiero połączyć partię lewicową, jak partia Nowackiej, z partią Budki, która no, przynajmniej stara się jawić jakoś jako taka chadecka, tak, czy konserwatywno-liberalna, jak to określił ostatnio Sławomir Neumann, który zdaje się chce zostać szefem klubu Platformy w nowym rozdaniu. Myślę, że Platforma musi się poukładać nie tylko programowo, nie tylko ideowo, ale najpierw personalnie, bo tam do końca nie wiadomo dzisiaj, kto jest liderem tej formacji. Czy jest z nim Rafał Trzaskowski, czy jest z nim Borys Budka? No formalnie jest, ale pytanie, co się wydarzy za te kilka tygodni. Widzimy tutaj ludzi związanych z Grzegorzem Schetyną, którzy również dzisiaj artykułują swoje ambicje, więc najpierw Platforma powinna się poukładać personalnie, a dopiero później, no nie wiem, próbować interesować wyborców swoimi deklaracjami ideowymi. Z tym układaniem jest chyba ostatnio bardzo ciężko. Jeżeli mówimy tutaj o roli, jaką odgrywa Borys Budka, no to rzeczywiście teraz jawił się jako przewodniczący, jako lider, bo po prostu musiał się tłumaczyć. A skoro mówimy o tłumaczeniach Borysa Budki, to może przywołamy teraz sprawę podwyżek. Bardzo prosimy. Kierowaliśmy się zdrowym rozsądkiem, ale przede wszystkim chęcią kompleksowego uregulowania tych kwestii i powiązania wynagrodzeń ze średnią płacą w kraju. Jak widać, te rozwiązania absolutnie nie spodobały się opinii publicznej. Polacy powiedzieli wyraźnie, że to nie czas i pora, by tę kwestię w tej chwili regulować. Raz jeszcze podkreślam, że opinia obywateli jest dla nas najważniejsza. Dlatego przez cały weekend prowadziłem konsultacje, wsłuchiwałem się w głos osób, które wyrażały swoje negatywne opinie, rozmawiałem z pozostałymi liderami partii opozycyjnych i dziś będę rekomendował senatorom Koalicji Obywatelskiej przyjęcie wniosku o odrzucenie tej ustawy w całości. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę na postać marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który niby się nie odzywał, ale miał tutaj ważną, milczącą, niemą rolę. Można powiedzieć, że kiedyś taką rolę w kinie Krzysztofa Kieślowskiego odgrywał Artur Barciś i przeszedł tym do historii. Ja myślę, że w tej konkretnej sytuacji do historii może przejść Tomasz Grodzki, bo to życie dopisało kolejny scenariusz do tego, co mówił Borys Budka na tej konferencji prasowej dotyczącej podwyżek dla parlamentarzystów. Otóż dzisiaj już tabloidy donoszą o tym, że Kancelaria Senatu ogłosiła przetarg w sprawie miejsc noclegowych dla parlamentarzystów, w sprawie hoteli. No i okazuje się, że tutaj marszałek Grodzki ma bardzo wygórowane oczekiwania, liczy na minibar, liczy na wygodne kapcie, liczy na królewskie łóżka dla senatorów, więc jak widać, podwyżki podwyżkami, no ale o komfort władzy trzeba dbać. I tutaj pytanie do panów, no czy to nie jest tak, że Platforma, nawet jeśli przyzna się do błędu, powie mea culpa, to jednak dalej będzie po prostu tkwiła w pewnych przyzwyczajeniach, które są chyba typowe dla tej formacji i chyba stają się typowe dla każdej formacji, która długo, na długo przejęła stery władzy. Paweł Badzio, prosimy. Różne są przyzwyczajenia Platformy Obywatelskiej. Ja mówię w pewnym cudzysłowie, dlatego że wydaje mi się, że trochę bardziej istotne jest na przykład postrzeganie tej partii jako pozbawionej programu politycznego i takiej, która próbuje pewne cele polityczne oprzeć o inne działania niż o pokazywanie programu politycznego. Teraz, jak słyszymy, to co pan powiedział, że to może się po części zmieniać, dlatego że jest jakaś tam deklaracja ideowa i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wrażenie, że Platforma Obywatelska nie przywiązywała żadnej wagi specjalnej do tego typu dokumentów i do swojego programu. Pamiętamy przecież te pewne wpadki Grzegorza Schetyny, który nie potrafił wymienić 5 podstawowych punktów, które były zawarte w tak zwanym programie Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy o tym, że na stronie internetowej przed samymi wyborami tego programu także nie było. Rafał Trzaskowski pokazał go na dzień przed wyborami. Także widać tutaj stosunek do tego
do takich właśnie dokumentów i myślę, że to jest cecha Platformy Obywatelskiej, troszeczkę poważniejsza niż taka jak Tomasz Grodzki, milczenie Tomasza Grodzkiego, bo też mówiliśmy, rzeczywiście to jest ta postać niekiedy milcząca, albo jakimiś gestami lub minami próbuje zapewnić jakąś swoją własną indywidualną przestrzeń polityczną. A co do tych łóżek i tak dalej, no teraz nie będę tego komentował. No są dziennikarze, którzy bardzo lubią to jakby o tym napisać w sposób szczegółowy, to wtedy się rzeczywiście do tego można odnieść. Ja z jednej strony też mówię, że to jest nieistotne, ale wiem, że pewnego rodzaju audytorium czy osoby głosujące, czy elektorat, no jednak obserwuje tego typu działania i potrafi oczywiście nawet wskazać na pewien niezbyt polityczne osoby, które z tym przesadzą, a takim przykładem jest na przykład marszałek Kuchciński. Także zobaczymy, co się działo z tym zamówieniem profesora Tomasza Grodzkiego. Natomiast tutaj wracając w ogóle do tego dużego problemu, to znaczy tej reakcji Platformy Obywatelskiej, która była, no, która już nie przyniosła żadnych korzyści tak naprawdę temu ugrupowaniu, czyli wycofania się z podwyżek dla posłów i senatorów, no to chyba trzeba powiedzieć, że po prostu jest to taki błąd marketingowy, który również dotyczy produktów, nie tylko politycznych, ale w ogóle. To znaczy, jeżeli się nie zwraca uwagi na narzekania klientów, no to ponosi się wreszcie porażkę i można powiedzieć właśnie, że Platforma Obywatelska taką porażkę sondażową, ale i wizerunkową poniosła. Platforma poniosła porażkę, no ale jeżeli przyjrzymy się wynikom wyborów prezydenckich, no wynik Rafała Trzaskowskiego jest naprawdę dobry. No może jest tutaj jakiś potencjał do wykorzystania, są jakieś jeszcze pokłady energii, które można spożytkować mimo tych błędów. Tylko pytanie, czy wobec takich błędów marketingowych, o których mówił pan redaktor Badzio, zwykły lifting jest wystarczający? Michał Wróblewski, prosimy. Jeszcze nawiążę na chwilkę do osoby pana marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Z tego, co się mówi w parlamencie, to Tomasz Grodzki miał być odpowiedzialny za przygotowanie, zebranie zespołu złożonego między innymi senatorów właśnie, którzy wypracowaliby nowe propozycje dotyczące podwyższenia pensji politykom, parlamentarzystom, ministrom, samorządowcom i tak dalej. Ale jak słychać nieoficjalnie, nikt z parlamentarzystów się nie pali do tego, żeby w takim zespole uczestniczyć, więc trochę marszałek Grodzki się poślizgnął na tej swojej inicjatywie. Myślę, że tutaj jako lider tych rozmów, no nie wiem, wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom polityków. Jak się okazuje, parlamentarzyści się na tyle wystraszyli tej sprawy, że nikt z marszałkiem Grodzkim nie chce nad tą sprawą pracować. Dzisiaj też dziennik Gazeta Prawna dał taki felieton w swoim dzisiejszym wydaniu, że podwyżki teraz albo nigdy. No i tutaj dziennikarze jednak wzywają polityków, żeby zajęli się tymi podwyżkami. Ja dzisiaj pytałem sekretarza generalnego Marcina Kierwińskiego w moim programie w Wirtualnej Polsce o to, czy Platforma jeszcze wróci do rozmów z Prawem i Sprawiedliwością o podwyżkach właśnie dla polityków. No Kierwiński powiedział stanowczo, że nie, że to jest temat zamknięty i nie zamierzają o tym rozmawiać. No ja uważam jednak, że politycy powinni do tych rozmów wrócić. Pytanie, czy to był dobry moment te kilka tygodni temu, ale to już tak nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o ten lifting Platformy, no właśnie, no ale ta sprawa podwyżek pokazała, jaki tam jest brak sterowności w samej Platformie Obywatelskiej. Tam był podział na tle tego głosowania w sprawie podwyżek, więc pytanie, czy wymiana szefa klubu parlamentarnego, taka prosta wymiana personalna, wszystko w funkcjonowaniu tego klubu poprawi. Ja mam wątpliwości, bo wymiana człowieka na człowieka nie zawsze okazuje się skuteczna i nie zawsze te wszystkie problemy są automatycznie likwidowane. Na pewno Borysowi Budce nie pomagają te wszystkie wydarzenia, które dzieją się w ostatnich dniach, na przykład przy okazji 40-lecia porozumień sierpniowych. Było zorganizowane takie spotkanie w Gdańsku, nie wiem, czy ktokolwiek o tym pisał. To spotkanie w Gdańsku zorganizowały posłanki Platformy Obywatelskiej, między innymi pani Małgorzata Kidawa-Błońska, była kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Na tym spotkaniu było około 60-70 osób, również samorządowców, generalnie polityków związanych z Platformą Obywatelską, również parlamentarzystów, no i było obecne kierownictwo Platformy. No i podobno Borys Budka zebrał straszne cięgi,
zebrał takie cięgi, że nawet nie umiał odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty, które się pod jego adresem pojawiły, więc on absolutnie nie ma łatwej sytuacji. Wiemy, że w połowie września ma być zorganizowany klub Platformy Obywatelskiej. Z tego, co ja wiem, tam nowe władze klubu mają nie zostać wybrane. No ale pewnie jeszcze niejedne brudy, że tak powiem, politycy Platformy będą tam. Atmosfera będą na pewno będzie gorąca i o tej atmosferze w Platformie Obywatelskiej porozmawiamy jeszcze w drugiej części. Już teraz państwa serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.